Dzień dobry Państwu, zapraszam na kolejny program Dyżurni Prawnicy Kraju. Dzisiejszy gość, pan sędzia Igor Tuleja, był już w pierwszym programie, kiedy rozmawialiśmy z Adamem Bodnarem o praworządności, no ale dzisiaj jest niejako, jak się mówi w elitach władzy, poza trybem. I dzisiaj zaprosiłem pana sędziego, bo pan sędzia dla mnie stał się troszkę takim bohaterem greckim, bo pamiętamy Odyseusza, który szukał swojej ojczyzny przez kilka lat. I pan sędzia właśnie odnalazł swoją Itakę i po ponad 2 latach zawieszenia dotarł do sądu i znowuż może pełnić swoje obowiązki. Dzisiaj będziemy rozmawiać nie o praworządności, będziemy mówić o Itace, czyli właśnie miejscu, do którego pan sędzia powrócił, i chcę trochę porozmawiać przede wszystkim o sądzie, o sali sądowej, o pana zawodzie, no i trochę o panu, bo znamy pana głównie z tymi napisami praworządność, wolne sądy, które wokół pana są na plakatach, natomiast chciałbym trochę poznać pana z innej strony, chyba z tej, do której pan by chciał jak najszybciej wrócić, czyli sędziego, który po prostu wykonuje swój zawód. Dzień dobry, panie sędzio. Dzień dobry. Panie sędzio, nie wiem, czy pan oglądał taki film Bezmiar Sprawiedliwości. Mm-hmm. Widzę, że niepewność w oczach, więc przypomnę. Mm-hmm. To jest film polskiego reżysera opowiadający o procesie rzeczywistym, który toczył się kiedyś we Wrocławiu. Ale cały cymes tego filmu polega na tym, że on pokazuje ten sam proces 3 oczami. Pokazany jest ten proces oczami sędziego. Po chwili to samo zabójstwo, które się toczone jest, pokazane oczami prokuratora, potem oczami adwokata. I ja na przykład w swoim życiu zawodowym zawsze mam tak, że zastanawiam się, jak dana sprawa wygląda właśnie widziana z różnych perspektyw, na których się siedzi, prawda? Bo to samo widzi, zupełnie innego w tej samej sprawie dostrzega prokurator, adwokat, którzy się spierają. Chciałem spytać, jak wygląda sala sądowa oczami sędziego? Co widzi sędzia z tej swojej pozycji? Rzeczywiście film kojarzę. Bardziej kojarzę oczywiście filmy po rozbieranych scenach, więc tutaj natychmiast sobie skojarzyłem, o co chodzi. Sala sądowa oczami sędziego. Wiadomo, że ta sala sądowa jest jakimś teatrem i też kiedyś użyłem porównania, że ta sala sądowa jak taka scena w teatrze, no i uczestnicy tego procesu jak aktorzy, i też się odbywają różne pojedynki, nie tylko to jest taka walka merytoryczna, ale też takie trochę gombrowiczowskie pojedynki na miny. Natomiast z perspektywy stołu sędziowskiego widzimy dwie strony. Jeśli naprzeciwko prokuratora jest sam oskarżony, no to rzeczywiście trudno tutaj mówić niestety o jakiejś równości broni, no bo ten podsądny musi się skonfrontować tak naprawdę z całym aparatem państwa. Lepiej to wygląda, jeśli oskarżony jest razem z obrońcą. Tu już możemy mówić o jakiejś równowadze stron, równowadze tych broni procesowych. Sędzia musi się starać, aby na sali sądowej panował spokój, panowała kultura, no bo to na pewno pomaga ustalić prawdę materialną i dojść do tej istoty procesu w sprawach karnych, rozstrzygnąć, czy ktoś jest winny, czy niewinny. Nie wiem, czy to jest odpowiedź na pytanie. No trochę to jest tak, bo to jest to, jak pan widzi. To dowiedzieliśmy się, co pan widzi ze swojego stołu. Natomiast pan sędzia porównał to trochę do teatru. Ja oczywiście mam podobne skojarzenia. Jeżeli to jest trochę teatr, to jak pana zdaniem z obsadą? Czy ten poziom obsady w polskim wymiarze sprawiedliwości to
jest dobrze, czy to sami franczescy, czy trochę więcej halabardników, jak to wygląda? Mhm. No pewnie to zależy i od sądu, i od sprawy. Tak jak w rzeczywistości są gorsze teatry i te najlepsze. Są jakieś teatry prowincjonalne i teatr narodowy. Natomiast generalnie wydaje mi się, że poziom obsady jest dosyć wysoki. Mówię tutaj o tych profesjonalistach, którzy są na sali sądowej, czyli o prokuratorze, obrońcy czy sądzie. Pewnie mogłoby to oczywiście wyglądać dużo lepiej, ale no wszyscy pracujemy nad tym, aby podnosić ten nasz warsztat, aby nie popadać w jakąś rutynę. Może kiedyś to wyglądało inaczej, dzisiaj w tych naszych zawodach jest więcej młodej krwi, wszystko się zmienia. Czy młode wilki, to chyba dobrze. Młode wilki, tak, wszystko się zmienia i teatr się zmienia, więc trudno, żeby się sąd nie zmieniał. Muszę pana o jedną rzecz zapytać już tak całkiem prywatnie, bo to mnie zawsze zastanawia, znaczy prywatnie w imieniu adwokatury, nie swoim. My zawsze jako obrońcy zastanawiamy się, jakie znaczenie tak naprawdę na wynik procesu ma nasze przemówienie. Na ile my możemy przejąć wyobraźnię sędziego i narzucić mu nasz sposób myślenia. I na ile, to drugie w zasadzie część pytania, dla ile dla sędziego istotne jest i piękno przemówienia, i jakieś takie podniesienie jego humanistycznej, estetycznej treści. Ja na przykład bardzo często staram się do przemówienia wplatać literaturę jakichś filozofów i zastanawiam się, czy ja to czasem robię tylko dla siebie i dla własnej przyjemności, czy to ma rzeczywiście też znaczenie dla samej obrony. Czy mówimy tylko o takiej estetyce w postaci czystej, czy jeżeli bym zaczął mówić Gombrowiczem do pana i pan by tego Gombrowicza jakoś do tej sprawy dostosował, to bym tą wyobraźnię mógł pana sędziego łatwiej wtedy przejąć. Wystąpienia stron, głosy końcowe są bardzo ważne. Ja niestety byłem uczony w połowie lat 90., że ten obrońca, ten prawnik na sali sądowej inny niż prokurator, to jest wróg sądu. To jest oczywiście absurd i no po prostu byliśmy źle uczeni. Też sugerowano nam, że tym przyjacielem sądu to jest właśnie prokurator, oskarżyciel publiczny, że on zawsze jest lojalny wobec sądu. To jest oczywiście nieprawda, jakby doświadczenie sali sądowej pokazuje, że niekoniecznie tak jest. I też niestety na aplikacji nie uczono nas, żebyśmy uważnie słuchali ludzi i tego, co się, wsłuchiwali się w to, co się dzieje na sali rozpraw. To był oczywiście błąd. Ja, jak mam możliwość, mam kontakt z aplikantami, to zwracam im na to uwagę, że trzeba uważnie słuchać ludzi, uważnie słuchać wystąpień profesjonalistów. I powiem tak, oczywiście te głosy końcowe i wystąpienia, czy to prokuratora, czy adwokata, oskarżyciela, obrońcy, mają naprawdę kolosalne znaczenie. Ja zawsze z zainteresowaniem słucham wystąpień. Też często robię sobie notatki. Wielokrotnie żałowałem, że te głosy końcowe stron nie są nagrywane, bo często te, no, myślę, że mogę użyć takiego określenia i nie jest ono pejoratywne, te popisy krasomówcze prawników
No, należałoby po prostu utrwalić, pokazywać młodym prawnikom, niech się po prostu uczą. Także jedyne, co mi niestety pozostaje, to robienie notatek. Też trzeba pamiętać, że niestety praktyka sądowa jest taka, że w protokole rozprawy my w tych głosach końcowych jakby te nasze zapisy w protokołach tak naprawdę są zbrodnią na państwa wystąpieniach, bo no, my dokonujemy jakichś niedopuszczalnych operacji, że wystąpienie obrońcy potrafi trwać godzinami, a zapis w protokole sprowadza się do adnotacji: obrońca wnosi o uniewinnienie. Natomiast tak naprawdę te wystąpienia końcowe powinny być w tych protokołach odnotowywane z jak największą dokładnością. Natomiast oczywiście, że tak jak powiedziałem, głosy końcowe są ważne i też one mają często decydujące znaczenie na końcowe rozstrzygnięcie sądu. Widzę to w czasie narady, kiedy rozmawiam z członkami składu sędziowskiego i oni wprost mówią, że w wystąpieniu oskarżyciela padały takie i takie argumenty i one brzmiały bardzo przekonująco i nagle pojawiło się to wystąpienie obrońcy, które totalnie zdruzgotało pewność tego składu sędziowskiego. Także te wystąpienia końcowe są bardzo, bardzo ważne i odwoływanie się w nich do kultury, do sztuki jak najbardziej jest dopuszczalne. Te wystąpienia wtedy są, myślę, przez to ciekawsze i robią większe wrażenie na słuchaczach, potrafią po prostu skupić ich uwagę. Słucha pan przemówień obu stron sporu, prokuratura, adwokata. Kto więcej czyta? Kto więcej mówi o Gombrowiczu na sali sądowej, oskarżyciel czy obrońca? Moje doświadczenie pokazuje, że jednak obrońcy, czy też pełnomocnicy, prawda, bo ci adwokaci czy radcowie prawni mogą być po obu stronach sali sądowej. No, bez wątpienia tutaj wolne zawody są górą. To mają więcej czasu, bo prokurator przesłuchuje, a my możemy w tym czasie czytać. Może dlatego wybrałem ten wolny zawód. Panie sędzio, pan w swojej zawodzie sądził według bardzo różnych procedur, bo początkowo pan zaczynał od tej procedury, no, praktycznie inkorporowanej z ustawodawstwa Związku Radzieckiego, które potem przez lata przechodziła pewne metamorfozy. Doszliśmy do 2015 roku, kiedy wszedł proces kontradyktoryjny. Doszliśmy do 16, kiedy ten proces kontradyktoryjny się cofnął i tam zostało oczywiście przy apelacji te pewne elementy, no ale generalnie wróciliśmy do starego. Która procedura panu bardziej odpowiada? Czy pan woli ten sąd milczący, słuchający, oglądający spór, czy sąd aktywny z inicjatywą dowodową, z prawem do zadawania pytań, który tak naprawdę jest w stanie zdominować proces? Ten proces z przewagą tego elementu kontradyktoryjnego, on niestety, mieliśmy z nim do czynienia zbyt krótko, żeby go tak solidnie ocenić, bo to było raptem kilka miesięcy. Może jestem staroświecki, albo rzeczywiście wychowany w tym duchu Związku Radzieckiego, ale powiem szczerze, że ja wolę jednak ten model sędziego aktywnego, który nie jest wyłącznie takim milczącym arbitrem. No ale może też to moje przekonanie i poczucie wynika z tego, co powiedziałem na początku, że jednak ta nowość w naszej procedurze trwała zbyt krótko, aby w pełni się do niej przekonać i dobrze ją
ocenić. Może pan po prostu nie umie spokojnie usiedzieć przez kilka godzin, musi pan trochę gdzieś swoją energię wyzwolić właśnie poprzez zadawanie pytań, no bo ten sędzia kontradyktoryjny to jest taki sędzia, który tylko milczy i ostrzyga ewentualnie proceduralne spory. Może to wynika z mojej natury. Panie sędzio, rozmawiałem z pana przyjacielem ostatnio dość długo, z panem sędzią Piotrem Gonciarkiem, i on mnie spytał, panie mecenasie, na czym to polega, że ci obrońcy tak się we mnie wpatrują przez cały proces, że tak mnie świdrują wzrokiem. No ja mu wyjaśniłem, bo ja zresztą o tym też często pisałem, że to jest tak, jak średniowieczni alchemicy próbowali znaleźć recepturę na złoto, tak my adwokaci próbujemy znaleźć kierunkowskaz, jak dostać się do głowy sędziego, no bo znając, jak sędzia myśli, w jaki sposób tą sprawę ocenia, no byśmy mieli niesłychane narzędzie, jak próbować tą jego wyobraźnię przejąć, jakich argumentów użyć, żeby przekonać go do naszych racji. No więc rzeczą naturalną jest, że my tego sędziego obserwujemy, szukamy każdego jakiegoś drgnięcia twarzy, zobaczyć jego reakcję. No i teraz dwa pytania. Po pierwsze, czy pana można przeniknąć, a jeżeli nie, to co pan robi, żeby zachować taką indiańską, niezruszoną twarz w czasie procesu i nie dać po sobie poznać emocji? Zacznę od tego, że bardzo mnie pan mecenas uspokoił, bo ja w ogóle w nawiązaniu do tych spojrzeń adwokackich na sali sądowej, to już się po prostu obawiałem, że państwa chorobą zawodową to są jakieś problemy z tarczycą, że macie takie duże oczy i tak się wpatrujecie i potraficie zawiesić. Nie wiem, powiem szczerze, że brakuje mi tego spojrzenia z boku na moją osobę na sali sądowej, więc nie wiem, czy potrafię zachować kamienną twarz. Zdarzają się też rozmaite sytuacje. Pewnie pan mecenas jako doświadczony prawnik często też się spotkał z tym, że nagle na sali sądowej wszystkich opanowuje tak zwana głupawka i zaraźliwy, i śmiech jednej osoby okazuje się zaraźliwy. I wszyscy po prostu wiją się, żeby nie wybuchnąć jakimś śmiechem. No bo na szczęście ta nasza sala sądowa to nie jest jakaś rutyna i tak naprawdę to, co się na niej dzieje, jest dynamiczne i zdarzają się różne sytuacje i może dlatego to jest takie ciekawe w tym zawodzie prawnika, praktyka. Natomiast oczywiście staram się zachować powagę na sali sądowej i nie dać po sobie poznać przed ogłoszeniem wyroku, czy jakiś dowód zrobił na mnie większe wrażenie niż pozostały materiał dowodowy. Nie wiem, czy mi się to udaje. Panie sędzio, pan opowiadał, że w latach 90. uczono pana, żeby nie ufać obrońcom. Trochę się czasy zmieniły. Mam pytanie, czy pan nie ma wrażenia, że wszyscy chcą pana jako sędziego na tej sali oszukać i jak pan sobie z tym radzi? Nie mam takiego poczucia, że strony próbują mnie oszukać. Znaczy, że bo ja nie mówię o tym oszukaniu w sensie takim zupełnie pejoratywnym. No każdy chce przekonać do swojej racji, no ale nie do końca wszyscy tą rację mogą siłą rzeczy mieć. Oczywiście, że tak. Nie traktuję tego, co się dzieje na sali sądowej, jako jakiejś próby wprowadzenia sądu w błąd, tylko raczej patrzę na to jak na taki pojedynek, na argumenty stron. No i dlatego to jest takie ciekawe. No oczywiście rolą prokuratora jako strony procesowej, bo ciągle zapominamy o tym, że prokurator jest jedną z dwóch stron
procesu. Więc rolą prokuratora jest oczywiście eksponowanie dowodów, które w jego ocenie świadczą o winie oskarżonego. Niestety tak jest, pomimo tego, że prokurator, jak pamiętamy, ma działać również w interesie, w interesie swojego przeciwnika procesowego tak naprawdę. A widział pan takiego prokuratora? Zdarzało się przecież na salach sądowych, że prokurator wnosił o uniewinnienie. Co prawda, no... Przewód sądowy musiał się odbyć, ale zdarzało się, oczywiście. Natomiast rolą obrońcy jest akcentowanie tych wszystkich okoliczności, które świadczą o tym, że na ławie oskarżonych zasiadła osoba niewinna. Czy są sytuacje, że pan jak gdyby z urzędu komuś ufa albo nie ufa na sali sądowej? Nie ma chyba takich sytuacji. Ja podejrzewam, że nawet samemu sobie na sali sądowej to nie do końca ufam i często proszę, żeby coś powtórzono, bo nie jestem pewny, czy rzeczywiście dobrze, zgodnie z intencją strony to zrozumiałem. Muszę zadać panu jedno pytanie, które ja sobie często bardzo zadaję. Bardzo częstymi gośćmi sal sądowych są policjanci, no bo jeżeli dochodzi do jakichś czynów zabronionych, to siłą rzeczy policjanci w tym mają jakiś tam swój udział. I teraz moje pytanie, czy policjanci są wiarygodnymi świadkami według pana? Na szczęście u nas nie obowiązuje legalna teoria dowodów, że dowód zeznań policjanta jest mocniejszy niż dowód zeznań sprzedawcy w Żabce. No i pytanie jest takie adwokackie, powiedziałbym. Więc staram się oceniać i traktować świadków policjantów jak każdego innego świadka. Nie uważam, żeby policjanci byli taką grupą zawodową, która ma jakieś szczególne inklinacje do niepamiętania albo mijania się z prawdą. Wie pan, dlaczego pana pytam? Bo moje doświadczenie jest takie, że jeżeli jest jakieś zdarzenie i jest 10 świadków, oni widzą to z różnej perspektywy, to tak naprawdę mamy 10 różnych opowieści. Nie dlatego, że nawet oni kłamią, tylko inaczej to widzą. Natomiast moje doświadczenie jest takie, że jeżeli 3 policjantów dokonuje zatrzymania, to ich protokoły są absolutnie tak same, jakby były po prostu zrobione przez kalkę. I to albo świadczy o jakiejś wielkiej, wyrobionej bystrości, spostrzegawczości policjantów, albo o pewnej tendencji do powielania raz przyjętej treści. Dlatego chciałem poznać pana sędziego opinię. Z tym się zgadzam, to się rzeczywiście dosyć często zdarza, może są po prostu dobrze szkoleni w tych swoich policyjnych szkołach, często się na przykład zdarzają protokoły, że mamy protokół przesłuchania policjantki i jej kolega z patrolu rzeczywiście zeznaje podobnie, a nawet zeznaje w rodzaju żeńskim, prawda? Takie protokoły też widzieliśmy. Też pamiętam... To jest empatia może? Może tak. Też pamiętam z czasów sądu rejonowego, że raz trafiła mi się taka sprawa, gdzie w ogóle protokół tak wyglądało z części wstępnej tego protokołu, że protokół przesłuchania w charakterze świadka policjanta był po prostu podpisany, natomiast nie było żadnej treści. Czyli były tylko podpisy, natomiast osoba, która prawdopodobnie prowadziła to dochodzenie, już zapomniała, czy zostawiła sobie na później wypełnienie tego protokołu treścią i to był pusty protokół. Różne rzeczy się zdarzają. Chciałem pana spytać, czy pan jako sędzia jest samotny, a moje pytanie jest na bazie pewnych moich obserwacji, bo proces to masę ludzi, prawda? Końcówka to są przemówienia, bardzo często kamery. Nagle już jest ostatnie słowo oskarżonego, my wychodzimy, idziemy na fajkę, idziemy do bufetu, a nagle sędzia zostaje sam z tym pasztetem i musi podjąć decyzję tak naprawdę o czyimś życiu. Czy
pan jest z tym samotny? Jak to wygląda z punktu widzenia perspektywy sędziego? Myślę, że można to nazwać samotnością, tylko zastanawiam się, czy to jest najlepsze określenie, ale rzeczywiście pewnie jest tak, że w tym podejmowaniu decyzji jesteśmy sami. Tak naprawdę nawet wtedy, kiedy ten skład sądu jest kolegialny, to też każdy, podejrzewam, z członków tego sądu tak naprawdę jest sam. Sam musi ocenić materiał dowodowy, sam musi właśnie rozstrzygnąć kwestię winy, zastanowić się nad karą. I nawet jeśli to jest większy skład sądu, no to tak naprawdę ten sędzia jest sam i zwłaszcza to się czuje, kiedy już zakończy się sprawę i ciągle ta sprawa gdzieś tkwi w głowie i są przecież sprawy, które są z nami już do końca życia, więc sami się musimy mierzyć z historią, z pamięcią, z tymi emocjami, które wtedy były. Panie sędzio, mam takie pytanie, być może bardzo osobiste, no bo dotyczy też pana, ale dotyczy pana kolegów. Jakie pana zdaniem cechy powinien mieć dobry sędzia? Nie powinien się bać podejmować decyzji. Nie powinien, rozstrzygając sprawę, kalkulować co może mu się bardziej opłacać, jaki wyrok, jakie orzeczenie wydać. Coś takiego oczywiście by w ogóle dyskwalifikowało sędziego. Musi być oczywiście odporny na jakiekolwiek naciski. Naciski również, czy to ze strony mediów, czy musi być odporny na presję społeczną, nie mówiąc już o jakichś kompletnie niedozwolonych naciskach. Musi być otwarty też, otwarty na to, co usłyszy na tej sali sądowej. Myślę, że takie cechy powinien mieć sędzia. Wie pan, co, dlaczego pana spytałem? Bo takie samo pytanie zadał przed 10 laty Michał Komar mojemu ojcu w takiej książce, takiej wielkiej rozmowie, którą z nim przeprowadził. No i on spytał ojca, jaki powinien być sędzia. Ojciec się zastanowił i powiedział: sprawiedliwy. Michał zadaje, no ale jeszcze jaki? Ojciec tak na niego patrzy i mówi: wystarczy, żeby był sprawiedliwy. I ja jakoś tak mam przekonanie, że tak naprawdę to stwierdzenie zamyka wszystko. Dlaczego? Bo tak naprawdę w tej chwili żyjemy w takich czasach unifikacji. To znaczy, że wszyscy musimy być tacy bardzo grzeczni, bardzo korekt i tak dalej. No ja jestem, szczerze mówiąc, zwolennikiem takich sędziów sienkiewiczowskich, z takim rozmachem, takich indywidualistów i czy on na mnie krzyczy, czy jest dla mnie miły, czy zachowuje się to trochę nawet ekstrawagancko, dla mnie nigdy nie miało znaczenia. Ja szalenie ceniłem taką indywidualność, musiał być sprawiedliwy po prostu. To po prostu pokazuje klasę pana mecenasa Macieja Dibuła, że tak naprawdę jednym słowem ujął to, co jest najistotniejsze. Ja chyba użyłem czterech przymiotników. Podejrzewam, że kiedy zaczynałem służbę sędziowską, to bym pewnie wymienił z 10 określeń. Wierzę, że za parę lat też dojdę do, będę miał taką klasę i takie doświadczenie i taki umysł jak pan mecenas Maciej Dibuła i to wszystko, co jest ważne, uda mi się ująć
w jednym słowie. No, mogę tylko bić się w piersi, ale rzeczywiście to jest to określenie, które, ta cecha, którą sędzia powinien mieć. Sprawiedliwość. Tyle. Czy pan wie, co to jest dyżur toaletowy? Dyżur toaletowy? Tak. Nie wiem. To już tłumaczę. Raz do roku odbywa się egzamin adwokacki, gdzie kilkuset aplikantów siada, żeby napisać cztery apelacje. Trwa to 4 dni, no i trwa to po kilka godzin. W związku z tym każdy z nich musi iść do toalety. No ale żeby pójść do toalety, a nie ściągać, no to muszą być w jakiś sposób pod kontrolą. No a ponieważ w tej komisji egzaminacyjnej są sędziowie adwokaci, no każdy z nas ma dyżur toaletowy, żeby mniej więcej tam pilnować, czy nie dochodzi do przekazywania informacji. No i ja sobie te dyżury toaletowe bardzo chwalę, bo siedząc przy stoliczku, przy tej toalecie, prowadzę bardzo interesujące rozmowy z sędziami na temat życia, właśnie ich postrzegania prawa, sprawiedliwości. I pamiętam, co na mnie zrobiło wielkie wrażenie kiedyś, że prowadziłem dyżur toaletowy z pana kolegą z pokoju. I gadaliśmy o życiu, właśnie o tym, jak widzimy salę sądową z różnych perspektyw, i on mi opowiedział taką niesamowitą historię, znaczy niesamowitą w sensie emocji, którą on do niej wniósł, jak jeden pierwszy chyba rok jego orzekania, no i musi wydać karę bezwzględną pozbawienia wolności. On wie, że musi, no bo to będzie po prostu sprawiedliwe, ale jednocześnie jako człowiek cierpi, że musi to zrobić, i opowiedział mi o dramacie sędziego, który z jednej strony czyni sprawiedliwość, z drugiej strony no wie, że wytwarza poprzez tą sprawiedliwość dolegliwość dla człowieka, dla jego rodziny, co jest jak gdyby no elementem koniecznym kary. No i mówił o tym, jak został w tej sali, jak to strasznie przeżywał. No i pytanie takie samo trochę do pana. Na ile pan przeżywa te wyroki? Na ile dla pana jest to jakimś przeżyciem, a na ile po prostu pan bierze jesionkę, kapelusz, teczkę i po prostu wychodzi po ogłoszeniu wyroku do domu? Rzeczywiście jest tak, jak powiedział kolega sędzia. Jest to olbrzymie przeżycie i duży stres. Pamiętam mój pierwszy wyrok, kiedy musiałem właśnie orzec karę bezwzględną, i niemalże płakałem razem z tymi oskarżonymi, z ich rodzinami, które były na sali rozpraw. Więc rzeczywiście to są olbrzymie emocje. No i też orzekając karę dożywocia, co mi się zdarzyło parę razy, no też mam świadomość tego, że to jest po prostu kara nadzwyczajna w naszym kodeksie karnym, kara, która zastąpiła karę śmierci. No i też mam świadomość tego, że orzekając dożywocie, tak jakbym no komuś zabierał życie. Więc to są rzeczywiście bardzo duże emocje. I tyle. Panie sędzio, zróbmy sobie taką teraz podróż w czasie. Dlaczego pan wybrał studia prawnicze? Dlaczego wybrałem studia prawnicze? Chodziłem do klasy humanistycznej, więc w liceum, więc jakby tutaj te możliwości po maturze były dosyć ograniczone. Wiadomo było, że nie pójdę na jakieś, na politechnikę, na studia medyczne. Mogłem wybierać wśród kierunków humanistycznych. To był 89 rok, wtedy jeszcze służba wojskowa była obowiązkowa. I też chciałem mieć pewność, że nie trafię do armii, która wtedy no, nie cieszyła się jakimś szczególnym poważaniem. A na prawo było najłatwiej się dostać, bo było najwięcej miejsc. I dlatego poszedłem na prawo, więc
historia dosyć banalna, aż wstyd ją. Czyli nie urodził pan się z myślą, że chce pan być prawnikiem? Nie urodziłem się z taką myślą. Rozumiem. Dobrze, to posuńmy się 4 lata do przodu. Pan kończy te studia prawnicze. Dlaczego zostaje pan sędzią? Czuję, że źle wypadnę w czasie tej rozmowy. Przez dłuższy czas chciałem być adwokatem, zwłaszcza jak zobaczyłem, wtedy akurat mniej więcej na ekrany kin wszedł film Firma z Tomem Cruise'em, więc nie miałem wątpliwości, że wyglądam jak Tom Cruise, natomiast pomyślałem sobie, że jako adwokat będę miał taką fajną brykę, jaką on jeździ na filmie, i generalnie wydawało mi się, że to jest właśnie ten zawód dla mnie. Natomiast no niestety nie dostałem się na aplikację adwokacką, więc wybierałem między aplikacją sędziowską i aplikacją prokuratorską. Wybrałem sąd i powiem szczerze, że nie żałuję, że dopiero jak zacząłem praktykować jako aplikant w sądzie, no to uznałem, że to jest to moje miejsce. Ale wie pan, co z tymi porównaniami aktorskimi, to jednak kobiety troszeczkę to inaczej widzą, bo raczej pan jest z Cybulskim porównywany, a nie z Cruise'em. Ale to chęć pójścia wyżej, bo jednak bardziej Cybulskiego cenię. Nie wiem, co mam odpowiedzieć, panie mecenasie. Zawstydził mnie pan tymi kobietami, tym Cybulskim. Nie przypominam sobie żadnej roli Cybulskiego, gdzie gra prawnika. Bardziej oczywiście pamiętam rolę, gdzie gra egzekutora, jeśli można tak powiedzieć, w Popiele i Diamencie. I to tyle. Wie pan, co pan powiedział o tym swoim pierwotnym marzeniu adwokackim, no ale wydaje mi się, że pan miał jakoś szansę, bo jak pan do tej swojej itaki podążał, czyli przez 2 lata był pan zawieszony, no to jestem głęboko przekonany, że jak było kuszenie Chrystusa, tak i pana kusiło szereg kancelarii adwokackich, żeby mieć pana w swoich szeregach, no pan się skusić nie dał. Dlaczego pan nie powiedział, ja to wszystko, że tak powiem, mam w głębokim poważaniu i jednak organizuję sobie tą fajną brykę, tego Mustanga wymarzonego tam, 8-cylindrowego? Moją zawodową rolą jest bycie sędzią i jeśli mam wykonywać jakiś zawód prawniczy, to wydaje mi się, że ten sędzia to jest właśnie to coś stworzonego dla mnie. Też, tak jak powiedziałem na początku, miałem duże wątpliwości, czym się zajmować jako prawnik, jaki zawód wykonywać. Też poza aplikacją sądową zrobiłem wiele, wiele lat temu aplikację radcowską uzupełniającą, ale nigdy jakby nie miałem wątpliwości, jak już faktycznie trafiłem do tego sądu, że chcę być sędzią. Wydaje mi się, nie mówię oczywiście, że i nie twierdzę, że służba sędziowska jest czymś piękniejszym niż bycie adwokatem, radcą prawnym czy prokuratorem, ale żeby być dobrym adwokatem, też trzeba mieć pewne predyspozycje, cechy, których ja nie mam, bo jestem w jakimś tam zakresie ograniczony. A chciałbym mieć takie cechy, jakie mają prawnicy wykonujący wolne zawody. Natomiast wydaje mi się, że odnalazłem się w tej służbie sędziowskiej. No i nie myślę o tym, żeby... Dzisiaj nie myślę o tym, żeby robić coś innego. A jak się udał pana powrót do sądu? Jak to wyglądało? Bo szereg osób mnie o to pyta.
Udał się. Rzeczywiście wróciłem do sądu. Co prawda, powiedzmy, to jest trzeci dzień mojego powrotu. Zostałem bardzo miło przywitany przez urzędników sądowych i w moim wydziale, i panie urzędniczki w kadrach sądu. Przywitałem się w moim wydziale z tymi pracownikami i sędziami, których pamiętałem sprzed mojego zawieszenia. Zameldowałem się u nowej pani przewodniczącej. Mogę powiedzieć, że zostałem miło przyjęty. A przez te dwa lata dużo się zmieniło? Myślę, że się sporo zmieniło. Zmieniła się i obsada sędziowska w moim wydziale. Pewnie dzisiaj połowa sędziów to są nowi sędziowie. Też przybyło trochę nowych urzędników. Część odeszła z sądu. Mam wrażenie, że jest troszeczkę większy chaos niż dwa lata temu. Są coraz większe problemy takie logistyczne, bo mamy coraz mniej sal sądowych i tak jak kiedyś pewnie mieliśmy w moim wydziale, mieliśmy może prawie 10 sal, tak dzisiaj jest ich o połowę mniej, więc ciężko w ogóle zorganizować jakiś termin, kiedy można sądzić. No i tak to wygląda po tych trzech dniach bycia w sądzie. Sędzio, to jest dla mnie jakaś taka wielka zagadka, bo ja pamiętam ten gmach sądu z lat jeszcze 80. I w tym gmachu były wszystkie sądy Warszawy. Był Krajowy Rejestr Skazanych, była Sąd Najwyższy, była Prokuratura Generalna, czyli w tym miejscu były instytucje, które w tej chwili są rozrzucane po całym Warszawie. Były statystyki, że do tego budynku przychodzi dziennie około 10 tysięcy osób. I wszystkie te sądy miały salę i działały. A teraz tam w zasadzie dojrzeć człowieka w tym budynku to jest wielka sztuka. I nie ma sal, a zostały tam dosłownie tylko kilka sądów. Jak to się dzieje? Bo to jest wbrew prawom fizyki trochę. Też mnie to dziwi. Jeszcze podkreślmy, że to były lata, kiedy tam były wszystkie sądy rejonowe warszawskie. No, innych nie było. Innych nie było. Sądy ówczesne wojewódzkie, później okręgowe, Sąd Najwyższy, prokuratura, Główna Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, nie wiadomo co jeszcze. Tam się znajdowało i wszyscy się jakoś mieścili, rzeczywiście. Nie potrafię tego wytłumaczyć. No, budynek jest z 1939 roku, może z wiekiem nie tylko ludzie, ale też mury i budowle się kurczą. Inaczej tego nie jestem w stanie wytłumaczyć. Z 1939? Tak. Został oddany w 1939 roku budynek sądu przy... Pamiętam przedwojenne zdjęcie, czyli te wszystkie zdjęcia są jeszcze z tego jednego roku przed wojną? Tak, no budowano go chyba 3 lata, ale został oddany do użytku w 1939 roku w lecie, na parę miesięcy przed 1 września. Panie sędzio, przed 2015 roku sędzia w zasadzie kojarzył się z zaciszem gabinetu. No, spotkać sędziego poza tym gabinetem było dosyć trudno i przez 6 lat ten zawód przeszedł jakąś metamorfozę, w tym sensie, że jeżdżę na Polrock, widzę namiot sędziów, jadę na jakiś festiwal rockowy na Pomorze, widzę sędziów, idę do sądu, sędziowie stoją z transparentami, występują na wiecach. To się strasznie zmieniło. Jak pan się w tej nowej roli czuje i czy pan uważa, że taka otwartość sędziów powinna pozostać, czy w momencie, kiedy jak gdyby ta praworządność wróci, sędziowie powinni do tych swoich gabinetów wrócić? To znaczy, tak pytam z ciekawości, czy jeżeli się
wybiorę tam na do Wsiaka na festiwal, powiedzmy za 2 lata, to jeszcze pana i kolegów zobaczę w namiocie z takimi wywieszkami, którzy organizujące próbne rozprawy i gadającymi z ludźmi, czy już was nie będzie? To, co obserwujemy od paru lat, no to jest właśnie ten nowy model sędziego na miarę XXI wieku, czyli sędziego obywatelskiego, który tej swojej aktywności, służby nie ogranicza wyłącznie do budynku sądu i do sali rozpraw, ale wychodzi do obywateli. Oczywiście nie po to, żeby ich dręczyć, pouczać, tylko żeby nawiązać z nimi dialog. Te spotkania to nie jest takie gadanie ex cathedra, tylko właśnie w czasie tych spotkań sędziowie bardziej słuchają, czyli starają się zrozumieć, jak obywatele oceniają prawo, co by zmienili w sądach, jak widzą sędziów. Jeśli w czasie tych rozmaitych kafejek i festiwali sędziowie są w stanie coś wytłumaczyć, przybliżyć jakieś instytucje prawne, no to super, po to jesteśmy, ale tak naprawdę chodzi o nawiązanie tego dialogu z obywatelem. Nie wyobrażam sobie, żeby to miało się skończyć za parę lat. To będzie trwało do końca świata i jeden dzień dłużej. I myślę, że ten sędzia obywatelski jest takim wzorem na miarę XXI wieku. I tak jak rola obywateli nie skończy się w momencie, kiedy opozycja prodemokratyczna zacznie rządzić, tylko niestety rolą obywateli już będzie do końca patrzenie każdej władzy na ręce. Tak wierzę w to, że ten sędzia obywatelski będzie już funkcjonował do końca wymiaru sprawiedliwości. Czyli mogę spokojnie jechać na Pole Rock? Wierzę, że się spotkamy w 2023 na festiwalu Jurka Owsiaka. Okej. Okay. Panie sędzio, chyba jakimś takim potrzebą każdego człowieka jest posiadanie autorytetu, jakiegoś wzorca, jakiegoś idola. Czy pan ma swój sędziowski taki wzorzec? Trudne pytanie. Znaczy wie pan, bo bo dam panu czas trochę, no bo jak ja byłem młodym chłopakiem zaczynającym robotę adwokacką, no to chodziłem podglądać i zgodnie z prawem Murphy'ego patrzyłem nie tylko na tych najlepszych, ale patrzyłem też na słabych, bo wychodziłem z założenia, że lepiej się uczyć na cudzych błędach niż na własnych, no ale widziałem wtedy Dewiliona, Pocieja, widziałem Jaworskiego, Wendego, Bednarkiewicza i mówiłem, ach, więc ja bym takich moich wzorców, których na sali sądowej po prostu kiedyś chciałem być tak blisko, żeby dotknąć skrawek ich togi, gdzie potem już zaczynałem spotykać ich na sali sądowej, miałem iluś. Czy pan się w jakiejś, że tak powiem, drodze, na jakiejś drodze znalazł takim człowiekiem, żebym powiedział, och, chciałbym być taki? W czasach aplikacji miałem dobrych patronów i z prawa karnego, i z prawa cywilnego, których wspominam do dzisiaj. Myślę, że ci sędziowie, z którymi zetknąłem się wtedy, którzy orzekali w wydziałach karnych, no pewnie od nich się bardzo wielu rzeczy nauczyłem i myślę, że oni są jakimiś dla mnie wzorami. Nie będę wymieniał po nazwisku, ponieważ nazwiskach, ponieważ niektórzy do tej pory są w sądzie, więc nie chcę, żeby to był taki pocałunek śmierci. Natomiast mówiłem o takich wzorach prawnika czy prawników. Z tych prawników, których już wśród nas nie ma, ale których wymienił choćby pan mecenas, no to oczywiście pan adwokat Jaworski, którego kilkakrotnie miałem na sali sądowej i to była olbrzymia klasa i można się było bardzo wielu rzeczy
nauczyć, bo tak jak powiedziałem, też sędzia musi mieć umiejętność słuchania stron, słuchania ludzi, słuchania, po prostu wsłuchiwania się w to, co się dzieje na tej sali sądowej. To rozszerzmy teraz świat, już wyjdźmy z tego zaścianka prawniczego. Jeżeli spytałbym pana o pański autorytet. Nie musimy mówić o polityce, możemy mówić o pisarzach, poetach. Gdzie jest ten, to pana miejsce, do którego pan ma takie całkowite zaufanie? No cóż, od dłuższego już czasu reklamuję pewnego poetę. Robię to z czystym sumieniem, bo ani nie mogę pomóc, ani nie mogę zaszkodzić, bo twórca już nie żyje, ale oczywiście William Carlos Williams, nie dość, że wrażliwy poeta, to jeszcze osoba wykonująca bardzo zacny zawód, bo lekarz, więc jest to jakiś wzór, który pokazuje, że coś takiego bardzo praktycznego da się połączyć z czymś delikatnym, pięknym i ulotnym. Ale chyba jego te zbiorki poezji to ciężkie u nas do dostania. Rzeczywiście, dosyć ciężko je dostać, ale wydaje mi się, że panu mecenasowi kiedyś sprezentowałem. Tak, mam z dedykacją. To dobrze. To ciężar spadł mi z serca, bo już wydawało mi się. Rzeczywiście, ciężko je dostać. Raz na jakiś czas jest wznowienie, ale bardzo polecam. Ale dla zainteresowanych, którzy by chcieli poznać człowieka, który dla pana sędziego jest idolem, to te wiersze można w internecie odnaleźć. Proszę powtórzyć nazwisko autora. William Carlos Williams. Serdecznie polecam, bo wiersze są wspaniałe. Panie sędzio, pomóżmy wspólnie wymiarowi sprawiedliwości przez chwilę. Byśmy zrobili w nim porządek i obsadzili na nowo Ministerstwo Sprawiedliwości po rozdzieleniu prokuratora generalnego. Ma pan jakiś pomysł, kto by tam najlepiej funkcjonował dla dobra wymiaru sprawiedliwości? Na pewno osoba, która cieszy się w środowisku prawniczym autorytetem. Nie musi to być sędzia. Może nawet lepiej, żeby tym ministrem nie był sędzia, bo wydaje mi się, że te nasze doświadczenia, kiedy Ministerstwem Sprawiedliwości kieruje ktoś z sądu, wcale nie są bardzo dobre. Profesor Adam Bodnar. Tak źle pan mu życzy, bo to już jest chyba kolejna nominacja w tym programie, także już w zasadzie on ma tą posadę zaklepaną, tylko ja się trochę boję o niego. No właśnie, też się nie wiem, czy na takie ponure ministerstwo nie szkoda tego temperamentu, tej wiedzy i energii pana profesora, ale myślę, że gdyby zaryzykował, to byłby bardzo dobrym A do instytucji kandydatem. Bardziej rozrywkowej, czyli prokuratury, kogo by pan tam delegował? Że prokuratura to już jest taką stajnią Augiasza, że to musiałby być jakiś praktyk. Myślę, że tutaj akurat przydałby się ktoś z doświadczeniem prokuratorskim. Może któryś z prokuratorów z Lex Super Omnia, jeśli by się zgodzili, ale też może jakiś praktyk, adwokat. Tak źle pan życzy adwokatom? Z tego, co się mówi na mieście, to niektórzy adwokaci chętnie by zostali prokuratorem generalnym. No dobrze, zostawmy ten temat. Czy lubi pan czytać, panie sędzio? Lubię. A pana ulubiona książka o prawnikach? Ulubiona książka o prawnikach.
poza oczywiście prozą pana mecenasa. Mówię o wielkiej literaturze. To właśnie miałem na myśli. Ulubiona książka o prawnikach. Powiem szczerze, że ja jakoś tak nie rozsmakowuję się w książkach o prawnikach. Poważnie, byłem przekonany, że pan powie Zabić Drozda. No okej. Okay, książka to jest tak poetycka, tak cudowna. Tak, oczywiście, ale czy to jest książka o prawnikach? No jest tam postać, ikona, czyli Atticus Finch, ale to chyba nie jest książka o prawnikach. No ale jak gdyby wszystkie o zasadach, te rozważania, o wartościach, etyki i tak dalej, no dotyczą pewnie jednak kazusu procesu, który się toczy. Te relacje ojciec-córka, widzenie świata, no wszystko jest przez ten jak gdyby pryzmat procesu, który jest w tle. Okej. Okay. Rozumiem, że każdy chce zobaczyć to, co chce zobaczyć w tej książce. Rzeczywiście, tak jest, jak pan mecenas mówi. Ale poważnie, nie ma pan takiej książki z prawnikiem w tle, które pan mówi, ach, gdzieś na moje życie wpłynęła? Nie przypominam sobie. A jakaś podpowiedź? Nie, każdy ma inną, także tutaj nie ma co podpowiedzieć. Mecenas? Ja mam w imieniu obrony. Ja zawsze uważam, że w życiu człowiek powinien mieć jakiegoś idola i najlepiej jest to idol, z którym się nie można skonfrontować, prawda? No bo jeżeli powiemy, że na przykład moim idolem jest jakiś polski adwokat, prawda, którego przemówienia gdzieś są, no to zaczynamy się porównywać, a taki wzorzec, który jest no cudowny, powiedz, jest po jakimkolwiek zasięgiem, no i ten Darrow, ten wspaniały amerykański adwokat, który wygłasza to cudowne, trzydniowe przemówienie w obronie kary, przeciwko karze śmierci, no to wytworzyła mi się taka idealna postać, do której się zawsze odwołuję. No ale jak pan nie ma książki, to może jakiś film prawniczy ulubiony, znaczy prawniczy z prawnikiem w tle. Też chyba nie mam takiego. Bo jak generalnie, a pan mecenas nie ma czegoś takiego, że jakby w literaturze, filmie, sztuce szuka raczej czegoś, co nie kojarzyłoby się z sądem? To znaczy ja może mam tutaj pewne spaczenie, bo ja kiedyś popełniłem taką książkę Mordowanie na ekranie, która jest takimi trochę esejami na temat 25 filmów prawniczych, więc ja te filmy czasem znam na pamięć, bo je bardzo analizowałem i rzeczywiście z jednej strony może być taka ucieczka, że bądźmy wszędzie, tylko nie w naszej pracy, ale ja po prostu o tych filmach pisałem i dlatego no, je znam i gdzieś te postacie tych powiedzmy adwokackich, prokuratorskich czy sędziowskich bohaterów bardzo przeżywałem. No dobra, ale to w takim razie ucieknijmy od pracy, bo wiele osób zastanawia się, co pan właśnie robi, nie będąc sędzią, czym pan się zajmuje, czy jak mecenas Pietrzak ma pan gdzieś ukrytą gitarę, na której pan pobrzękuje, czy biega pan maratony, jak pan, dużo pan ma kolegów sędziów, czym pan się zajmuje? Czym ja się zajmuję? Czytam książki, chodzę do kina, nieraz do teatru, jak moje dziecko było mniejsze, to tego wyciągałem i było fajnie. Tyle. Ale żaden sport ekstremalny, wyścigi na motocyklach, nie? Żadne wspinaczki bez uprzęży po skałkach? Wydaje mi się, że mamy tyle emocji na tych salach rozpraw w sprawach karnych, że jeszcze szukanie jakiegoś ekstremum poza sądem to lekka przesada. Ja nawet przestałem oglądać
wiele lat temu mecze piłki nożnej, ponieważ uznałem, że to wywołuje we mnie taką huśtawkę nastrojów i takie emocje, że to jest jakiś totalny absurd, że samo życie przynosi tyle emocji, że zupełnie bez sensu jest jeszcze sobie w sposób sztuczny aplikować takie huśtawki, oglądając futbol. No myślałem, że chociaż wyciągnę z pana, że pan zakłada rękawice bokserskie, na jakieś takie treningi z prokuratorami chodzi, żeby tam się trochę potłuc na ringu, ale nic sensacyjnego się nie dowiedziałem. Panie sędzio, czy muszę nawiązać do reformy prawa karnego, bo idzie nowe, idą zupełnie nowe trendy. Czy pan woli resocjalizować, czy pan woli karać? Wolę resocjalizować, tylko że resocjalizację w naszym kraju średnio wierzę. Rozumiem. Panie, czy nie ma pan tak, że pan kogoś nie zresocjalizował? Ja pytam bez przekąsu, bo ja miałem w swoim życiu zawodowym kilka takich sytuacji, że wrócili do mnie klienci i powiedzieli, po tym, co się stało, jestem zupełnie innym człowiekiem, pracuję, założyłem rodzinę, więc ja o dziwo widzę tą resocjalizację czasem. Zdarzało mi się kilka razy spotkać moich oskarżonych na ulicy i mi dziękowali. Mówili, że dziękowali za wyrok, opowiadali, jak było w rzeczywistości. Mówili, że na przykład uniewinnienie od takiego zarzutu było jak najbardziej słuszne, skazanie za takie zarzuty też okej. I ci, którzy zaczepiali mi na ulicy, z którymi rozmawiałem, wiedli takie normalne życie, pracowali, mieli rodziny i chyba wyszli na prosto. Czyli jednak nutka optymizmu. Pewnie. Panie sędzio, ponieważ musimy powoli kończyć, pytanie już ostatnie. Co pan w tym roku napisał w liście do świętego Mikołaja? No nie mogę powiedzieć, bo obawiam się, że to jest tak, że jak się powie, co się napisało do świętego Mikołaja, to dostanie się po prostu figę z makiem. Rozumiem. No ale w każdym razie życzę, żeby wszystko, co pan napisał, a nie może pan powiedzieć, się spełniło. Dziękuję bardzo za wizytę. Bardzo fajnie było zobaczyć pana właśnie w tym miejscu, gdzie pan powinien być, a nie gdzie pan został oderwany, czyli do testowania, ile sędzia jest w stanie wytrzymać czasem na mrozie, protestując przeciwko temu, żeby dewastowano sprawiedliwość. Dziękuję, panie sędzio, za spotkanie. Dziękuję państwu. Do widzenia.